Mateusz Kaniowski, razem ze mną pan Zbigniew Stonoga. Witam serdecznie. Witam. Co pana przyprowadziło tutaj na Prime, ponieważ nie spodziewałem się. Przepraszam. Kolega się uśmiecha z daleka. Mój ulubiony kolega, dlatego że wymierzył sprawiedliwość na forum publicznym takim panom pewnym. Tatusiowi i synusiowi, więc... Szalony reporter. No jakoś tak. Czyli pan tutaj dalej z Jackiem Murańskim jakieś rzeczy się powielają. Przepraszam, że z czym? Z Jackiem Murańskim. Ale pan obiecał, że nie będziemy rozmawiali o rentowności Toy-Toyów w Warszawie. Są, sprzedają się na budowach na przykład. Bardzo dużo jest Toy-Toyów. Czyli opinia jest bardzo zła. Miałem wrażenie, że ogólnie o Freak Fighter, tylko się tym bardziej zdziwiłem, że pan tutaj jest. Nie, no ja chciałem zobaczyć to na żywo, jak to wygląda i powiem, że jestem przerażony. Mimo, że święty nie byłem w przestrzeni publicznej, ale to zestawienie mojej osoby z tym, co tu widzę i słyszę, to nie mam tej aureoli tutaj, nie? Nic nie mam? No powiem szczerze, że może... Święta Stonoga, nie? Nie, tak naprawdę chciałem wyjść naprzeciw oczekiwaniom syna, który mnie poprosił, żebym tu dzisiaj z nim przyjechał na zaproszenie Kasiusza. Dziękuję ci bardzo za to zaproszenie, natomiast no powiem szczerze, nie podoba mi się to. Czy syn będzie mógł dalej oglądać, mając 14 lat? Nie, zabieram go z domu i natychmiast jedziemy do domu. Naprawdę? Tak, zaraz go zabieram i do domu. A będzie mógł oglądać w domu, czy to już jest koniec? Nie, to jest koniec. To jest destrukcyjne dla ludzi młodych, uważam, jest to temat absolutnie destrukcyjny. A czy dla dorosłych jakiś wartościowy? Albo sport, albo debata na argumenty, albo połajanka. Nie da się połączyć sportu z połajanką, bo sport był zawsze szlachetny, nie? Powiem szczerze, że ma pan dużo racji, natomiast muszę obronić trochę Freak Fighty. To, co się działo tutaj, przebiło bardzo, bardzo wielką barierę. Rzadko jest aż tak źle, aż tak ostro, jak teraz przed chwilą. No nie, ja na tego typu imprezach nie widziałem, żeby gdzieś tam ochroniarz poniósł jakąś tam cenę, a dzisiaj widzieliśmy no bardzo niebezpieczna sytuacja. Pierwszy raz w historii. Niebezpieczna sytuacja plecy i upadek bezpośrednio na kant stołu, to są niebezpieczne rzeczy. Nie, powiem szczerze, bez urazy dla gospodarza, który mnie tu zaprosił, że ani to ciekawe, ani to sportowe, ani to kształcące. Nie wiem, kasa musi wyglądać tak właśnie. No jeśli to wygląda tak jak ta tutaj, to jest tylko kasa. Panie Zbigniewie, zrozumiałem, że pan wytacza działa wobec Fame MMA z jakichś wpisów internetowych, natomiast jest pan tutaj. Czy to nie chodzi ogólnie o Freak Fighty, tylko właśnie chodzi tylko i wyłącznie o Fame MMA? No, Fame MMA przy tym tutaj... No, nie wypada mi oceniać, będąc gościem, tak, gospodarza. Szczerze, śmiało. Szczerze to jest tak, że Fame MMA przy tym jest bardziej cywilizowany. Jakkolwiek oba te przedsięwzięcia uważam za... O, ochrona, bo ktoś się tam pobił kolejny raz. Zachybione. To jest chyba akurat, o. Dobrze, możemy kontynuować. Niech mi pan wybaczy te warunki, naprawdę liczyłem, że ten... Ryba, czy dalej jest dobry kadr, bo wiem, że przez tą bójkę coś się... Jakby mogę pana tylko kroczek do mnie poprosić, możemy dalej. Możemy dalej. No nie czuję się komfortowo przeprowadzając pierwszy wywiad w życiu, bo domyślam się, co pan musi myśleć również o naszej pracy w takim przypadku. Nie no, robicie pieniądze. A naprawdę jest pytanie, tu i teraz i z tego miejsca, czy pieniądze to wszystko, co ma napędzać ludzi młodych? Wie pan, to jest odpowiedzialna kwestia, jest pan też młodym człowiekiem. Uważam, że to, co tu można zaobserwować, później widzieć, czy to w YouTubie, internet dziś jest silniejszy niż telewizja, no to jednak odbywa się z wielką szkodą dla ludzi młodych. Ja chętnie podyskutuję. Ja wstydzę się tego, że tu syna przywiozłem, no ale prosił, no nie miało mnie dziecko, siedziałem w pisowskim, faszystowskim więzieniu, poprosił mnie tata, ja chcę to zobaczyć, no ale obejrzeliśmy parę minut i lecimy do domu. Panie Zbigniewie, ja jestem ogólnie ze sportu walki, Freak Fight pojawiły się później, uważam, że nie zawsze jest tak źle jak tutaj, ja wiem, że pan akurat trafił na no, najcięższy możliwy kaliber w tym, czy to co się tutaj dzieje. W ogóle... Ale ogólnie też jest, przepraszam, dużo osób, które niosą naprawdę niezłe wartości, które są popularne i mówią,
normalny. Ja wiem, że pan się zbiegł tylko z tym najgorszym, ale proszę mi wierzyć, to nie jest aż tak złe, jak się może wydawać. Przede wszystkim mam pretensje do Kasiusza. No bo dwie dziewczyny tutaj dzisiaj się wspierały i bez mojej zgody używały mojego zastrzeżonego tekstu, nie? Jakie? Kurwa, wpić. Ale ludzie mówią, że jest jedna najważniejsza walka we Freak Fightach w historii, jaka tylko może powstać. Wie pan jaka? Ziobro Stonoga. Zbigniew, zapraszam. Wyszedłby pan? Och Boże, na czworakach nawet. Jakbym połamał ręce i nogi, to bym chociaż pogryzł. Jak dałem kiedyś właśnie tytuł po wywiadzie z panem Murańskim, czy będzie taka walka, ludzie pisali, że nie, no bo pan jest po chorobie, więc nie może pan walczyć. I rozumiem, że wszystko odpada, ale gdyby pan Zbigniew Ziobro mógł walczyć, to wtedy wszystko nieważne, idziemy. Zbigniew, I love you. Aż tak? Oj kurwa, bardzo tak. Więcej, chętnie posłucham. Nie, no a przed chwilą mówiłem, że brzydko mówić, więc będę trzymał jakiś fason. No, ale ze Zbigniewem to bym powalczył, naprawdę. Zbigniew albo Pinokio, nie? W ogóle we dwóch by mogli wyjść, nie? Natomiast ja też mam młodszych kuzynów i pamiętam właśnie, że nawet ten pana cała ciąg, Ziobro, ty, to były takie pojedyncze literki. No, Ziobro, ty mordo kochana. Przestań mi. Rodzinę prześladować, nie? Tak, to młodzież cała znała to na pamięć i cytowała to w każdej możliwej okazji, więc jak pan widzi, te wulgarne rzeczy bardzo szybko przechodzą właśnie przez młodych ludzi. No tak, tylko później jest, wie pan, wstyd taki, że kiedyś przydarzyła mi się niedawno sytuacja taka, kiedy stoję przy kasie w Castoramie, przede mną klient z 8-letnim synem, no i ten syn patrzy na mnie i zaczyna recytować. Coś się popsuło i nie było, więc wiem, o co rzuciłem to, co miałem w ręku i dyla z tej Castoramy, nie? To są takie rzeczy, które czasami chodzą z emocjami dla jaj, ale później konsekwencje tego są nieciekawe. Ja pracowałem akurat w telewizji Republika jako dziennikarz sportowy. Jak pan mówił, że kanie, rachonie... Jak pana zaraz kopnę w dupę za to... Byłem sportowym dziennikarzem, nie mieszałem się w politykę, miałem ale 20 lat. Sport polega na prześciganiu się w skurwysyństwie. Byłem jedynym dziennikarzem sportowym. Nie, no... Mówiłem o piłce nożnej. W Republice się tu prześcigałem w skurwysyństwie, naprawdę. Chciałbym tak, jeśli mogę... Jebać Telewizję Republika. Chciałem tylko powiedzieć, że pan mówił Kanie, Rachoń, Telewizji Republiki. Ludzie myśleli, że to chodzi o mnie przez zbieżność nazwisk. Mateusz Kaniowski na szczęście dementuje to od razu. Nie, to jest nieprawda. Ja byłem bardzo młody, jeszcze to było 6-5 lat temu właśnie, jeżeli dobrze kojarzę ta sytuacja. Natomiast już abstrahując od tych wszystkich rzeczy, co pan zamierza zrobić w swoim MMA? Co robię? Pan Jacek M. jest oskarżony o popełnienie przestępstw na moją szkodę z artykułu 212 i 216 kodeksu karnego. Pan Jacek M. jest pozwany o naruszenie dóbr osobistych. Osoba, która z ramienia Fame MMA publikuje materiały w YouTubie, czyli nie MMA, tylko konkretna osoba, którą ustaliłem, jest oskarżona o te same przestępstwa, bo nie tylko ten popełnia tego typu przestępstwa w pomówieniach, kto pomawia, ale również i ten, kto dystrybuuje pomawiające treści. No i Fame MMA jako takie jest pozwane o ochronę dóbr osobistych. Myślę, że oni dobrze zarabiają, więc muszą tego typu rzeczy wziąć na klatę jako element kosztów produkcji tych bezaceństw, nie? A tak zapytam, nie myśli pan czasem, żeby może akurat z Jackiem Raskim, już wiem, że jest ogromny konflikt między panem a nim, bo chodzi mi o te słowa, które padły? Nie ma konfliktu żadnego. Na jednym z czatów ludzie pytają mnie, czy wiem, co mówił pan Jacek M. Ja mówię, że nie. On mówi, że pan okrada swoją fundację. A ja mojej fundacji nie okradałem, nie okradam i nie zamierzam okradać. I dbam o to, bo dziś ludzie tacy jak pan Jacek M. prowadzą do tego, że biedne, umierające dzieci dłużej czekają na zbiórki prowadzone przeze mnie, niż czekały wcześniej. Kiedyś 1,2 mln zbierałem w dobę dwie, dziś 1,2 mln zbieram przez miesiąc, więc muszę dbać o tych najsłabszych, o tych ludzi, którzy oczekują mojej pomocy. Wie pan, to jest 2095 konkretnych przypadków, w których udzieliłem pomocy, tak? Natomiast czy nie myśli pan, że może jednak odpuścić temu Fame'owi? Bo pan mówi, że to trzeba było znaleźć konkretnego pracownika, który przecież też nie wiedział. On jest znaleziony. Tak, ale on też przecież nie wiedział o tym, co będzie mówił. Każdy tam zarabia. Trzeba, że pan Grubys by się, mam zdjęcia wątrobowe, dużo żre. Też muszę zarobić. Czyli rozumiem, że to idzie na ostrzach. No nie ma odpuszczania. To poszło na ostrzach.
Ale też wiem, że pan ma jakąś świadomość tego środowiska, bo widzę to też po panu zachowaniu, że pan wie mniej więcej, kto jest z kim miło można rozmawiać, z kim nie. Wie pan co, ja nigdy się nie zastanawiałem, co się dzieje, jak ja robię kupę. Nie mam świadomości tego środowiska. Nie zajmuję się kupą. Naprawdę. Chyba syn pana trochę wprowadził. No nie, syn na TikToku rozmawiał parokrotnie z Kasiuszem i to nie o tych rzeczach, które tu się dzieją, zaprosił dzisiaj go, więc go przywiozłem, bo po to ma się tatę, żeby przyjść, no ale też po to ma się tatę, żeby widząc treści demoralizujące natychmiast zrezygnować z tego. I tak się właśnie stało. Dobrze, czyli jak pan widzi przyszłość między panem a panem Murańskim, a panem i pan i Fame MMA? Nie było przeszłości, nie ma teraźniejszości. Nie ma... Jest przyszłość, pan mówi, że są kroki podjęte już. Przyszłości, ja przyszłość to jest kwestia formalno-prawna. Skazać ich na kary pozbawienia wolności, pewnie w zawieszeniu, no i wyrwać parę złotych, nie? Ale ma pan jakiś taki większy zamiar, że na przykład po tym, co pan zobaczył, żeby też mieć problem do prime'u, czy... Ja chyba otworzę federację, która by prześladowała wszystkie federacje, żeby tego typu rzeczy zniknęły z internetu. Nie, no też bez przesady. No chyba tak. Aż tak? A to Kasiusz to mi do dupy nakopie zaraz za to. No wie pan, ja też nie będę miał co robić wtedy. Zawsze pan może wrócić do Republiki. Nie chciałbym. Nie? Wie pan, jak to jest fajnie nie pracować gdzieś. Jakieś słyszałem takie mądre słowo od Macieja Kawulskiego, że kiedyś pracowało się właśnie na tych starszych ludzi, którzy dostali pracę jeszcze po znajomościach i mogłeś być najlepszy na świecie, ale zarabiałeś grosze, bo ktoś inny to brał. A teraz jest tak fajnie, że mamy czasy internetu, że jeżeli ktoś jest faktycznie w czymś dobry, to może samemu to wnieść dla siebie, więc tak do kogoś wracać to raczej nie. Nie wiem, co mam panu odpowiedzieć. Nie, to tylko na zaproszenie odpowiadam, że tak no nie za bardzo. Ale w Republice jest fajnie. Idzie zima, oni kierowcom nie wymieniali opon na zimowe w samochodach, nie? Ja nie chcę nawet komentować. Dawno i nieprawda w moim przypadku. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Kasiusz mi najebie za to, kurwa. Dobrze. Dziękuję w takim razie i wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo, dziękuję.